Ostatnio w mediach było też głośno, że będzie pani prowadzącą Dzień Dobry TVN. Pani tę informację szybko zdementowała. No ale rodzi się pytanie, czy pani nie widzi siebie jako prowadzącej właśnie śniadaniówkę? Na razie nie planuję prowadzić Dzień Dobry TVN. Mówię na razie, bo kto wie. Natomiast w tej chwili mam już plany na kolejny sezon programu Kobieta na krańcu świata, choć ten dopiero się zaczął i zachęcam w ogóle do oglądania. Każda niedziela godzina 11.30 w TVN i oczywiście na playerze można nadrobić wszystkie ponad 100 odcinków i te nowe oczywiście też. Także póki co jestem myślami w kolejnych podróżach i nie potrafiłabym tego na pewno pogodzić z pracą stałą w studiu, pracą, która po prostu wymaga też uwagi, bo jak ja coś robię, to robię na 100% i taką mam dewizę życiową. A myślała pani o jakimś innym zupełnie formacie? Twoja właśnie Kobieta na krańcu świata? Kobieta na krańcu świata jest spełnieniem moich zawodowych marzeń, to nie znaczy, że nie mam innych i nowych. Ale na pewno długie formy i filmy dokumentalne to jest to, w czym ja chciałabym się realizować, więc póki co jestem w tym obszarze.